7 lutego 2021 roku, oddział 415, bodajże G. Proszę Państwa, to pnie. Pnie to defaulacyjne, nie inne, bo nie ma leśniczy na temat tych pni żadnego dokumentu. Pnie mają około 40 cm średnicy. Ten będzie miał tyle samo, z tym, że bardzo mało go widać, jest przykopany, że tak powiem, ziemią, więc mało widoczny. No i tak się tutaj szukamy z tym pniakiem, nie mogę go nijak znać. O, to jest to, proszę Państwa, tak? On jest przysypany ziemią, śniegiem. Więc pomimo tego, że dwa razy bodajże zamieszczałem te filmy mówiące o pniach tutaj się znajdujących, pomimo tego, że pracownicy nadleśnictwa oglądają moje filmy, reagują na nie w różny sposób, tutaj żadnej reakcji nie ma, po prostu olali temat, ale powiem Państwu może jedną ciekawą rzecz, o której nie każdy pewnie wie. Otóż dawno temu, a ja pamiętam, co było dawno temu, gajowy, leśniczy, jeżdżący w tamtym czasie, proszę Państwa, po lesie, rowerem, chodzący w butach gumowlicowych, ubrany w wojskowy mundur, bo takie były realia tamtych czasów, płacił za pniaki. Jeśli mu takie pniaki znaleziono w lesie, to ze swojej marnej wtedy pensji płacił wartość tego drewna. Teraz, proszę Państwa, leśniczy, który jeździ po lesie super samochodem, ma miesięczne rozjazdy, często ponad 1000 km, ubrany, proszę Państwa, w buty za 1000 zł, w ubranie warte być może nawet wartości tej, w jakich chodzą taternicy albo alpiniści. Dzisiejszy leśniczy, proszę Państwa, nie płaci za kwiatki, czyli zostało to z niego zdjęta ta odpowiedzialność. Może sobie pozwolić na to, żeby złodzieje w lesie działali, albo też, żeby sobie po prostu sam jakieś takie różne przekręty w lesie uskuteczniał. I to są, proszę Państwa, dowody na to, że leśniczy po lesie nie chodzi i jego przełożonym też temat pniaków w lesie wisi. Ja zamieściłem kilka filmów, proszę Państwa, z pniakami, które powstały w lesie poprzez działanie różnych innych ludzi niż służby leśne i nikt się tym specjalnie nie przejął. Ja nie zamierzam donosić na ludzi, którzy sobie zabrali słówka z lasu, bo tutaj tyle drewna ginie, że gdyby to rozdać, to by okoliczne wsie do lasu nie musiały w ogóle być węgla przez długi czas. Jakkolwiek by nie było, proszę Państwa, są pewne granice prawa, które należy przestrzegać, tak jak normy mówiące o grubości danego drewna czy jego krzywiznach, tak, proszę Państwa, normy prawne mówiące o tym, że leśniczy jest odpowiedzialny za to, co ma w powierzonym jego opiece leśnictwie. Za to, żeby to nie uciekało, nie wyjeżdżało nielegalnie z tego lasu. Ma też, proszę Państwa, odpowiedzialność, ponosi też, proszę Państwa, odpowiedzialność za to, żeby takie drzewa, jak te osiki, warte kiedyś kilka set złotych, nie gniły w lesie przez kilka lat, zagrażając przy okazji ludziom tędy przechodzącym, bo przecież chodzą ludzie po lesie, bo póki co po lesie chodzić wolno. Takie hece, proszę Państwa, odczynia leśniczy. To powierzchnia, z której przed sekundą wyszedłem, powierzchnia, którą leśniczy będzie musiał kiedyś rozliczyć pod względem ilości odnowionych tutaj powierzchni, a ilości powierzchni, która odnowieniu nie podległa, czyli po prostu zostało bardzo dużo lasu, którego nie obsadzono. No ale to temat, jak mówię, ciekawy, podobnie ciekawy jak te tam pniaki. Takich pni, jak powiedziałem, mam w swoich zasobach kilka, może kilkanaście. Kilka z nich pokazywałem w moich filmach. Temat jest ciekawy, bo jak mówię, nic nie stawia leśniczego ponad prawem, a prawo obowiązuje nas wszystkich. Choć tutaj, jak widzimy w leśnictwie Rudki, nadleśnictwa Kraśnik pod kuratelą obecnego nadleśniczego, można wiele. Zresztą za jego poprzedników też można było, może czasem nawet więcej.